Witam na kanale Kantlor. Dziś, jak codziennie, podsumujemy sobie wydarzenia z dnia wczorajszego. Działo się trochę, no bo 12 karnych w jednym meczu nie zdarza się często. No i właściwie to było takie główne wydarzenie wczorajszego dnia, no ale też działo się sporo. Dzisiaj podsumujemy sobie 8 spotkań, więc tak, nie wiem, tak po środku, ani dużo, ani mało. No i już zacznijmy od Serie A, gdzie mieliśmy 3 spotkania, czyli Liga Włoska. Na początek Atalanta-Wenecja. Wenecja to jest oczywiście beniaminek tego sezonu Serie A, tak samo jak Salernitana, która będzie grała z Juventusem, ale to w trzecim spotkaniu. Pierwsze spotkanie Atalanta-Wenecja, 7 minuta Pasalic, 12 minuta Pasalic i 57 minuta Kup Mainers i jeszcze 67 minuta Pasalic. No i Atalanta rozgromiła Wenecję 4-0, a hat-tricka zdobył Pasalic. To było właściwie drugim wydarzeniem głównym. No było takie najgłówniejsze, to główne, ale mniej, co też macie w tytule filmu, bo przecież nie bez powodu tytuł tego filmu to 12 rzutów karnych w jednym meczu i hat-trick Pasalicia. No i Atalanta wygrywa z Wenecją 4-0. No a teraz już Fiorentina-Sampdoria. Oczywiście po stronie Sampdorii grał Karol Bereszyński, Bartosz Bereszyński, przepraszam cię, Bartek. 15 minuta Gabbiadini, 1-0 dla Sampdorii. Później 23 minuta Kalehon, 1-1, 32 minuta Vlahović i 45 minuta Sotil. I jednak Fiorentina wygrywa z Sampdorią 3-1, a Bartosz Bereszyński spędził na boisku 71 minut i w 71 minucie zmienił go jego kolega. Teraz już właśnie Juventus Salernitana, właściwie Salernitana, ten mecz odbył się w Salerno. 21 minuta Dybala, 70 minuta Morata, te dwie bramki rozstrzygnęły ten mecz i Juventus wygrywa 2-0. A teraz już Premier League, Newcastle Norwich, tam mieliśmy 2 mecze w Premier League. Zacznijmy od meczu Newcastle Norwich. 9 minuta Clark, środkowy obrońca Newcastle, dostaje czerwoną kartkę, no i Newcastle prawie cały mecz będzie musiał grać w dziesiątkę bez środkowego obrońcy. 31 minuta Wilson z karnego, a jednak 1-0 dla Newcastle. A w 79 minucie Pukki, czyli reprezentant Finlandii. No i nie było rozstrzygnięcia w tym meczu, bo Newcastle remisuje z Norwich 1-1. Leeds Crystal Palace, oczywiście po stronie Leeds gra Mateusz Klich całą pierwszą połowę, bo w czerwonym został zmieniony przez swojego kolegę. 93 minuta Rafinha po faulu Guehiego i żółtej kartce. 11 metrów pokonuje bramkarza Crystal Palace i Leeds. No, zdobywa na pewno cenne 3 punkty, bo są tam niewiele nad strefą spadkową. Crystal Palace jest wyżej, Leeds 15 miejsce, Crystal Palace 11. No i Leeds wygrywa 1-0 na własnym stadionie. Jeszcze Liga Szkocka przed Pucharem Polski. Motherwell Dundee United. 12 minuta Watt, 1-0 dla Motherwell. W 82 minucie zawodnik Motherwell Maguire dostaje drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną kartkę. No i tak Motherwell wygrywa w Dundee United 1-0. No i teraz ten główny, można powiedzieć, mecz. Puchar Polski, 1/8 finału, tu gdzie naprawdę dużo się działo. 1/8 finału do tej pory, dotarli do tej rundy 12 przez zespoły, to były dwóch trzecioligowców, Olimpia Grudziądz i Świt Nowy Dwór Mazowiecki. No i właśnie te dwie drużyny padły na siebie. No i wiemy na przykład tylko tyle, że w ćwierćfinale będzie jeden zespół z trzeciej ligi. Ale no można powiedzieć o tym, że Świt Nowy Dwór Mazowiecki to jest teraz taka ich okładka w Pucharze Polski, że w 1/16 finału wyrzucili za burtę wyżej notowaną na pewno Lechię Gdańsk. 21 minuta Michalik, 37 minuta Sosnowski z rzutu karnego i to był pierwszy rzut karny w tym meczu, a razem było ich 12, do przerwy 2-0 dla Świtu. No a w drugiej połowie 71 minuta Bojasz, 76 minuta
ciekawe, obydwa gole Buja strzelił z karnego, więc to już mamy trzy rzuty karne. No i po 90 minutach był wynik 2-2 i mieliśmy dogrywkę. Była potrzebna dogrywka. 95 minuta, Sosnowski z 11 metrów. Już drugi raz w tym meczu Sosnowski trafia karnego i mieliśmy już czwarty rzut karny w tym meczu. Boja 2 gole z karnego, Sosnowski 2 gole z karnego, no i jeszcze Michalik 1. Świt prowadzi 3-2, no ale w 118 minucie Witasik ratuje karne dla Olimpii, no i do karnych doszło. Po 120 minutach mieliśmy 3-3 i z tego 2-2 w z rzutów karnych, można w sumie tak to nazwać, by wyłonić pierwszego ćwierćfinalistę Pucharu Polski. Właśnie były potrzebne rzuty karne. Sosnowski i Warcholak się nie pomylili, to już mamy piąty i szósty rzut karny, z czego jak na razie wszystkie wykorzystane. Długo, Łęcki i Cywiński też się nie pomylili, po dwóch kolejkach rzutów karnych mieliśmy 2-2 i to już 8 rzutów karnych. Później Traczyk się pomylił, a Wicki nie, i Olimpia Grudziądz jest o kroku bliżej od ćwierćfinału Pucharu Polski, wygrywa 3-2, no i tam mieliśmy już 10 karnych. No i Kamiński nie trafia. I teraz naprawdę sytuacja Świtu się bardzo zepsuła, bo to był 11 karny. Jak teraz Cabrera trafi, to Olimpia przechodzi. No a Cabrera trafił i Olimpia wygrywa 4-2 w rzutach karnych. Mieliśmy 12 karnych, 6 po stronie Olimpii, 6 po stronie Świtu. No i cóż, nie no, w sumie tak, mieliśmy 6 rzutów karnych po każdej stronie, z czego Olimpia wykorzystała wszystkie, Świt wykorzystał 4. No i właściwie tyle, i to Olimpię Grudziądz zobaczymy w ćwierćfinale Pucharu Polski. A teraz już ostatnie spotkanie na dzisiaj, drugie teoretycznie z trzech wczorajszych spotkań Pucharu Polski, ale spotkanie Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze, czyli to jedno z dwóch ekstraklasowych spotkań w Pucharze Polski w 1/8 zostało przełożone z powodu COVID-19. No, a zamiast tego mieliśmy też dość ciekawe spotkanie Korony Kielce z Górnikiem Łęczna. 25 minuta, Błanik 1-0 dla Korony. Do przerwy, no a do remisu doprowadził Bartosz Szymania, który w barwach Korony rozegrał 109 spotkań i strzelił 4 bramki. Teraz zdobywa bramkę dla Górnika, no i mamy 1-1, no a decydującą bramkę w tym meczu zdobył w 82 minucie Bartosz Śpiączka, czyli ten weteran Górnika Łęczna. I Górnik, no, ciągle gdzieś tam, mimo tego, że to miejsce w Ekstraklasie nie jest za wysokie, bo ostatnie, no to jednak daje sobie radę w Pucharze Polski, no bo wyeliminowali już dwa, myślę, jedne z czołowych zespołów z pierwszej ligi, bo Koronę Kielce teraz, no i jeszcze wcześniej w poprzedniej rundzie pokarnych mieć Legnica. No a ja serdecznie dziękuję za ten odcinek. No i jak zwykle widzimy się jutro w podsumowaniu dzisiejszych spotkań. No a dzisiaj też no, jest kilka ciekawych spotkań, bo na przykład właśnie Puchar Polski. No a ja żegnam się z Wami i widzimy się już jutro. Do zobaczenia!